Witam Was serdecznie na kanale Pingier Maniak. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, w jaki sposób wykonać ściągacz żeberkowy 1x1. Jest to ściągacz dwukolorowy. Podczas dziergania tego ściągacza w okrążeniach, ale również dziergając go na płasko, musimy uważać na naprężenie nici, którą przeciągamy z tyłu robótki. Traktujemy ten ściągacz jak żakard, także warto pamiętać, aby ta nitka przyciągana z tyłu nie była mocno dociągnięta, aby była sprężysta, żeby ten ściągacz pełnił swoją funkcję, był rozciągliwy i żeby ładnie wyglądał. Ściągacz żeberkowany rozpoczynamy od wykonania pierwszego rzędu oczkami prawymi, czyli będę wykonywała na zmianę oczka prawe zielonym kolorem i tam, gdzie będę miała oczka lewe, będę robiła je kolorem granatowym, ale wykonując oczko prawe, nie lewe. Gdybym wykonała od razu oczko lewe, to wtedy na dole miałabym nitkę z zielonej włóczki. I to nie wygląda zbyt ładnie, nie wyglądałoby zbyt ładnie. Dlatego pierwszy rząd, pierwsze okrążenie wykonujemy oczkami prawymi, czyli wykonuję na zmianę. Zrobiłam oczko prawe pierwsze, zaraz za znacznikiem jest zielone, ponieważ to będzie później oczko prawe. Drugie oczko to jest granatowe, które później będzie oczkiem lewym. Prawe zielone, lewe, które później będzie lewym, granatowe. I tak sobie dziergamy ten cały pierwszy rząd zaraz po wykonaniu nabrania oczek. Czy w Waszej robótce, jeśli początek jest inny lub później zaczynacie wykonywać ten ściągacz dwukolorowy, to zawsze pamiętajcie, że trzeba rozpocząć go od wykonania oczek prawych. I wrócę, kiedy będziemy przechodzili do wykonywania oczek lewych po przerobieniu całego okręgu oczkami prawymi naprzemiennie, granatową i zieloną nitką. I tutaj z tyłu pamiętajcie, aby tych nitek nie przeciągać za bardzo. Traktujemy tą naszą robótkę, jakbyśmy wykonywali żakard. Czyli ona tutaj nie może być bardzo ścisła, te niteczki. Pamiętajcie, aby to był kształt łódek z tyłu, aby ten nasz ściągacz później wyglądał ładnie, estetycznie. Przerobiłam całe okrążenie naprzemiennie, wykonując oczka prawe kolorem zielonym i niebieskim. Przystępuję do wykonywania ściągacza. Wykonywanie ściągacza, jak to robimy? Zawsze nitkę zieloną przez całe te wszystkie okrążenia, w których ściągacz będziecie wykonywali, trzymamy sobie z tyłu. Natomiast nitkę niebieską, którą będziemy wykonywali oczka lewe, musimy przekładać do przodu. Tutaj właśnie wykonałam sobie pierwsze oczko lewe i przeniosłam już nitkę do tyłu granatową. I teraz kolejne oczko to jest oczko zielone, czyli prawe. Ja sobie narzucam prawą dłonią od prawej strony, ale jeśli potraficie, jest Wam wygodnie, możecie dziergać kontynentalnie jedno i drugie oczko. I ponownie przenoszę sobie granatową nitkę do przodu, przed siebie
Wykonuję oczko lewe. Pamiętam po wykonaniu oczka lewego, aby nitka z powrotem wróciła sobie na tył robótki, żeby nie została z przodu. Jeśli zostanie z przodu, to wtedy będzie widoczna z prawej strony. Że przenosimy ją do tyłu i ponownie kolejne oczko z oczko prawe zielone. Przenoszę do tyłu, przenoszę do przodu granatową nitkę, wykonuję oczko lewe i nitka granatowa wraca do tyłu robótki. Oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe i tak do końca naszej robótki. Pamiętamy po wykonaniu oczka lewego, aby ta nitka wróciła na tył robótki. Byście nie zostawili się z przodu, ponieważ wtedy będzie Wam będzie widoczna, tak, z prawej strony tutaj przed oczkiem prawym.